Te baby w ogóle są jakieś... Inne. Inne są jakieś zupełnie całkiem. Rzeczywiście baby są zdecydowanie inne. Bo mózgi kobiece mają więcej substancji szarej. Szarej na pewno. A połączenia między komórkami? Przez komórkę chyba. Te półtorej godziny to jest jakaś taka totalna wiwisekcja relacji męsko-damskich, z których wyłania się no porażający obraz mężczyzn jako tych dociśniętych obcasem po prostu do podłogi. Mnie żona bije. No co ty? Powaga? Tylko jak zasłużę. Ja na pewno współczuję tym dwóm facetom tam. Bardzo im współczuję, rozumiem ich doskonale, bo sam zdarza się, że bywam w podobnych sytuacjach. Ale bo nam musi stawać, a im na dobrą sprawę wystarczy leżeć na dobrą sprawę. Jeden z moich ulubionych monolog o torebce damskiej jest absolutnie prawdziwy. Miałem już sygnały od różnych znajomych koleżanek, że po obejrzeniu tego fragmentu w internecie zaczęły porządkować swoje torebki. I nie mogły znaleźć kluczy albo długopisu. A te ich torebki? Pół seansu grzebie, wyjmuje szminkę w kinie, poprawia satan maźnie, ledwie pół seansu chowa, potem gmera. Kto ją kurwa w ciemnościach wypatrzy, że ma usta niemalowane po? Po skończeniu zdjęć już właściwie przez 2 tygodnie łapałem się na tym, że mówię składnią Koterskiego, że właśnie stosuję różne powtórki jakieś tam, poprawiam końcówki i tak dalej, bo to jest bardzo zaraźliwe. Kupuje baba serek, 2 bułki, 3 parówki, coś tam za 11,20 i płaci kartą, płaci. To jest też pewien wyróżnik i jakby bardzo specyficzny, oryginalny, jedyny charakter pisma Marka Koterskiego. Trzeba pójść do kina, zobaczyć ten film i wtedy sobie pomyśleć, czym dla Marka Koterskiego jest kobieta czy kobiecość. Bo z tego filmu wydaje mi się to bardzo mocno wyziera. Baby. Dzień dobry, nazywam się Robert Więckiewicz. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na film w reżyserii Marka Koterskiego Baby są jakieś inne. Co tu gać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Ty ci uda się, taka sztuka coś jest.